kolana w kosie, nie? Od samego początku. Słuchaj, zacznę od tego, że akurat my sobie możemy na ten temat porozmawiać. Zaczynaliśmy jakby wspólnie. Pamiętam jak dziś, że ty byłeś dwa tygodnie przed, Dwa tygodnie byłeś przed wybuchem? Pamiętasz? Tak, dwa tygodnie przed. Tak. Pierwszy był mały, ale pamiętam jak ty byłeś chwilę po nim, a trzeci był głuchy. Było to około ilu? 10 lat temu? O kurwa, ale spierdalnęło to. No, i zdechało go być, nie? Pamiętasz dokładnie? Jak ktoś by nie wiedział, to Alf też był zawodnikiem Anko z MMA. Później był również trenerem. Pomagał mi jako trener. Prowadził zajęcia z jiu-jitsu brazylijskiego. Pod jiu-jitsu brazylijskie, pod MMA, też przy Alfie. Ja dużo się nauczyłem. Tak, Alf czerpał ode mnie. Ja czerpałem wiedzę od niego. Jesteśmy teraz razem. Możemy sobie właśnie wspólnie pospominać. Ale to... Wracając do Głuchego, prawie 10 lat minęło, czyli wiadomo, że ty w jakimś czasie poszedłeś, a Głuchy cały czas nadal jest dostępny w klubie. Jest jako jedyny zawodnik, który najdłużej trenuje w Ankosie. No i co mam ci powiedzieć, no forma jest dobra, myślę, że życiówka. Nie chcę za dużo mówić, bo ja nie lubię zapeszać przed walkami. Dopóki walka się nie odbędzie, to nie będziemy zapeszać. Po walce możemy sobie porozmawiać troszeczkę więcej. Na tą chwilę tylko ja ci mogę powiedzieć, że zrobił pracę perfekcyjnie. Myślę, że jest to jego życiówka. Jest szybki, jest dynamiczny, jest silny. Jak wszystko zagra, zagra głowa. Będzie dobry dzień, wstaniemy dobrą nogą, to myślę, że powinno być wszystko pomyśli. Tym bardziej, że akurat to będzie trzeci pojedynek. Wiadomo, że on walczy z Michałem Masakrą Kitą. Wiemy, że to jest bardzo dobry zawodnik. Doświadczony, legenda polskiego MMA. Chyba w wieku są podobnym ogólnie, ale co, no trzeba wejść, zrobić swoją robotę i wygrać. Już dwa razy jako trener prowadziłem mojego zawodnika przeciwko Kicie Michałowi i dwa razy, na razie jest 2-0. Pierwszą walkę wygrał z nim przygotowany przeze mnie Karol Bedorf. Pamiętamy, ciężkie koło było wtedy. Drugie z kolei była Anakonda w wykonaniu Michała Andryszaka, mojego zawodnika też, którego przygotowałem. Mam nadzieję, że będzie 3-0 się zakończy. No i cóż, no i oczywiście chciałbym, żeby tak było. No ale kurwa, Głuchy kawał czasu, no fakt, że on zawsze, nie? Zawsze był dobry, zawsze kurde sparował z najlepszymi, ale zawsze tam gdzieś ta głowa pękała. Ostatnio byłem zdziwiony, jak gadaliśmy, to taki, wiesz, zupełnie inaczej. Mówi, że dojrzał do tego, że zrozumiał, że kurwa dojrzewasz do tego, żeby wyjść do walki, żeby wiesz, że widzisz, że inny zawodnik przeżywa to samo, nie? Tylko jest kwestia, jak to lepiej oszuka, kurwa. No oczywiście, tak. Jak ktoś mówi, że się nie pali, to już... Słuchaj, tylko wiesz, czasami jest tak, że pamiętamy jak to było wcześniej. Też praca, nie było pieniędzy, było trzeba trening połączyć z jakąś pracą. Też często wyjeżdżał gdzieś do pracy do Anglii. I tak do końca się nie mógł skupić tylko na trenowaniu. Tak jak teraz, ostatnie 3 miesiące trenuję. Dwa razy dziennie, nawet czasami też w sobotę, w niedzielę trenuję 2 razy dziennie. I skupił się tylko na tym, i więc mam nadzieję, że to będzie jego szczytowa forma i wygra tą walkę i wrócimy tutaj ze zwycięstwem dla klubu Anglii.